Cześć, witajcie. Dzisiaj zabiorę Was na test Seata Leona Cupra 300 4 Drive po mojej okolicy. Sprawdzimy, czy są jakiekolwiek relacje względem wersji 290, która jest moim prywatnym samochodem. Tryb komfort, sprawdźmy garby. 25 na godzinę. Jest dosyć sztywno, podobnie jak u mnie. Tutaj nie ma mowy o żadnej kanapie. 19-calowe felgi. 35 profil, 235, 35 i 19-calowa felga przy stosunkowo niedużym rozstawie osi i też względnie niedużej szerokości, rozstawie kół między sobą, więc to przy najeździe dwoma kołami. No tak, jest podobnie. Komfort mnie nie zachwyca. Dajmy teraz tryb Cupra, czyli możliwie najsztywniejsze nastawy, ale wiecie co, tu mam akurat taki mały garb, więc nie ma sensu. Przestawimy za chwilę. W trybie komfort ten samochód nadal się prowadzi dość sportowo, aczkolwiek wspomaganie kierownicy jest bardzo, bardzo luźne, bardzo łagodne. Mi to nie odpowiada. Na pewno większości kobiet będzie to odpowiadało. Aczkolwiek moja żona jest chyba wyjątkiem, bo ona też woli wspomaganie takie, które jest w trybie sportowym. Dodam, że mam tutaj identyczne opony letnie. Tak, jest początek marca i są tutaj zamontowane przez dealera opony letnie. Teraz dajemy Cupra i zobaczmy. No tak, tu jest usztywnienie, przede wszystkim też mamy usztywnienie na kierownicy. Nie tyle sam zawias tutaj jest szokującą różnicą, tak jak na przykład w Skodzie Superb trzeciej generacji, jak sprawdzałem różnicę w regulowanym zawieszeniu względem komfortowych nastaw i sportowych, to tam była to przepaść, totalna przepaść. Tutaj zobaczmy. Wiecie co? Nie ma szokującej różnicy. Właściwie mam takie wrażenie, jakby u mnie była ta różnica wyraźniejsza. No jest, oczywiście jest, ale nie wiem, czy oni cokolwiek pozmieniali tutaj. Opony są te same, koła są, mają ten sam rozmiar, wszystko jest to samo, co u mnie latem, więc jedynie jeżeli byłaby to jakakolwiek różnica, to tylko i wyłącznie w zawieszeniu. Ale oceniam je bardzo podobnie jak u mnie, no, że w trybie Cupra myślę, że na dłuższą metę byłoby ciężko to wytrzymać, aczkolwiek moim ustawieniem najlepszym, zaraz Wam pokażę, w Personal Settings, czyli tutaj mamy ustawienia indywidualne. DCC, zobaczcie jak mam. Mam układ amortyzatorów, nie komfortowy, nie Cupra, tylko w Sporcie. Układ kierowniczy oczywiście Cupra, silnik w Eco, czy ja wiem, tutaj może dajmy, nie chcę Eco, weźmiemy może silnik w trybie komfortowym, tak jak większość z Was będzie najczęściej jeździła, żeby teraz pokazać Wam, jak ten samochód jedzie. Klimatyzacja normal. Jedynie tylko układ kierowniczy mam Cupra, bo tak wolę, i zawieszenie mam trochę sztywniejsze niż w komforcie, więc to będą nastawy komfortowe, tylko z różnicą czucia samochodu. Ale dla skrzyni silnika będzie to dokładnie to samo. Jeden z widzów, Steyer, pozdrawiam, napisał mi, że nie jest to dobra pogoda na test wersji 4x4 względem w konfrontacji z moją Ośką. No zgadzam się z nim, przyznałem mu rację. Tak, to prawda, nie jest to dobra pogoda, dlatego że ja w taką aurę, kiedy mam kilkanaście stopni na plusie, wolę moją Ośkę. I dowiecie się w pierwszych wrażeniach, dlaczego. Nadal tak twierdzę po zrobieniu, no raptem mam 40 kilku kilometrów, ale zaraz sprawdzimy ten start. Ten start może być jedyną różnicą na plus, in plus, względem właśnie mojej wersji. Teraz dam kickdown. 3, 2, 1, kickdown. No tak, to ten start nie jest do wykonania w moim samochodzie, żeby się tak kleił do asfaltu. Nie jest to możliwe. Przez to, że mamy 300 koni na przedniej osi, zawsze będzie mały wheel spin, zawsze będzie mały uścisk przedniej osi. I to jest ten plus, który rzeczywiście tutaj, bez względu na to, czy mamy super sucho, czy mamy mokro, będziemy mieli pełną trakcję dzięki sprzęgle Haldex. Ale jaki jest minus tego rozwiązania? No minus jest taki, że, wiecie co, ja muszę tylko załatwić jedną rzecz tutaj u dealera Carset, więc jadę, miałem jechać dalej, ale jednak teraz podjadę, żeby mnie wpuścili, bo dzisiaj jest niedziela, a chcę zrobić nocne porównanie LED-ów z moim samochodem i tym, więc pojedziemy. Więc zrobimy, odwiedzimy dealera. Mam nadzieję, że ochrona będzie tak miła i mnie wpuści tam w nocy na parking. Ale tak, wiecie, na suchym
asfalcie, poza startem, poza rzeczywiście tą pełną kontrolą, ja jeszcze sprawdzę te odejścia, bo coś mi się tu nie podoba z hamulcem trzymanym lewą stopą i przygazowaniem. Jest jakieś takie zduszenie, jest jakiś taki lag, który sprawia, że ten start nie jest tak dynamiczny, jakbym sobie tego zażyczył. Oczywiście ja doceniam to, że wreszcie Seat dodał sprzęgło Haldex do tego samochodu, bo dla wielu niewyobrażalne było posiadanie tego samochodu w napędzie tylko na przednią oś. Niewyobrażalne. Wręcz spotkałem się z wieloma komentarzami, no tak, cudowny tryb stop and start, a niech będzie. Już nie mój samochód, demówka, prasówka. Ćwierć litra zaoszczędzę, mniej będę musiał wlać. No i teraz, tam kick down. I rzeczywiście, ja to doceniam, że jest ta trakcja, no po prostu coś, czego nie mamy szans mieć w ośce. Ale z drugiej strony, to co powiedziałem w pierwszych wrażeniach, tam nie do końca rozwinąłem swoją myśl, bo mnóstwo tematów było. Chodzi mi o to, że w ośce mamy ten element walki z samochodem, walki o przyczepność. Niektórych może to frustrować, dla niektórych może to być wkurzające niemiłosiernie. Dla mnie wyobraźcie sobie, że nie. Dlatego, że jeżeli ja mam już skrzynię automatyczną, odpada mi zabawa lewarkiem, bądź co bądź ta skrzynia jest fantastyczna, DSG naprawdę jest świetną skrzynią, bardzo szybka, bardzo dobrze sobie radzi ze zmianą biegów, no dwusprzęgłówka, no naprawdę, no zresztą wiadomo co to jest za produkt, w dziesiątkach, setkach tysięcy samochodów już na świecie ta skrzynia jest i chyba mało kto na nią narzeka. Jedyny problem to są obroty, no nie dali tego dłuższego szóstego biegu tutaj, żeby rzeczywiście przy tych 130-140 mieć poniżej 3000 obrotów, byłoby dobrze. No niestety tutaj to jest jedyny w sumie minus. Więcej minusów nie widzę, ale nie ma tego elementu walki. Jak mamy 4x4, to ja nie mogę powalczyć z tym samochodem, nie mogę pobawić się tym pedałem gazu, nie mogę, a kurczę, czuję, że już teraz zaczynam tracić trakcję, to troszeczkę opuści, potem dodać. Mam większą frajdę z deptania powyżej 80-90 na godzinę ośki z dotychczasowych moich doświadczeń. Także tutaj mam po prostu większą zabawę. Większy po prostu fan, lepszy fankar jest. Dobra, zobaczymy, czy jak tu odwiedzę tego pana, to zgodzi się na wpuszczenie mnie. Zgodzi się na wpuszczenie mnie do dealera. W nocy. Nikogo nie ma. Ochrona tak działa, że nie mogę się doczekać. Czekam. Olewamy sprawę. Szkoda czasu. Przyjadę w nocy. Najwyżej mnie nie wpuszczą, jak nikogo nie będzie. Ale spróbujemy. Dobra. Ruszamy w trasę. Powiem wam teraz jeszcze więcej o tym samochodzie. No i zobaczcie, teraz się chcę włączyć do ruchu. Kick down. No to jest ogień. To jest ogień. I to co... Akurat była całkowicie pusta jezdnia, więc mogłem sobie tak wyjechać. Ale to co wam zademonstrowałem, jest to... Będę to podkreślał. Jest to niewykonalne dla ośki. To dokładnie co robiłem. Natomiast wszystko co się dzieje dalej, tak jak teraz jedziemy około 60-70, wszyscy wiedzą, że w Cuprze można zerwać trakcję. To jest taka moc i taka dzika bestia, że nawet na trzecim biegu można zerwać trakcję przy 80 na godzinę. Przy 90, tak. Ale przeważnie można zerwać trakcję, kiedy asfalt nie jest idealnie suchy. Nie ma idealnych warunków. Wtedy tak. Natomiast jeżeli mamy tak jak teraz, jest kilkanaście stopni na plusie. Jeżeli mamy takie warunki, zerwać trakcję przy prędkości 90 na godzinę w mojej Cuprze na dobrych oponach, to jest praktycznie niemożliwa sprawa. Więc jeżeli ja czuję, że ten samochód nie daje mi takiej frajdy wyżej, a ja uwierzcie mi, że lubię sobie pojechać dużo szybciej niż 100, 110, 120, no to jest pewien minus tego samochodu. Myślę, że się ze mną zgodzicie. Te dodatkowe opory, które daje napęd 4x4, ta dodatkowa sprawa związana z właśnie z trakcją, która jest rzeczywiście na pewno świetna, jakby było mokro, jakby było ślisko, tutaj nie będę dyskutował, bo nie ma szans. No moja Cupra w ośce nie ma szans, kiedy mamy słabą przyczepność, tylko 4x4. Co to samo było, gdybym miał tylny napęd, to chodzi po prostu o napęd w ośce, prawda? Tutaj jak tam zbijam te biegi manualnie, jesteśmy w tej chwili, żeby było jasne, w personalnym ustawieniu, tak, czyli mamy tryb komfortowy, jeszcze raz to wam pokażę, żeby nikt nie miał wątpliwości zlecenia. Układ
kierownicze sport, DCC Cupra kierownicze sport, mamy zawieszenie, no i wszystko w komforcie, normalnie. I teraz chcę Wam pokazać, zasięg cały czas kurczę, pokazuje 500, więc jest ładnie. Teraz zobaczymy, jak przejdziemy w tryb, całkowity tryb Cupra, czyli damy mu maksymalny power. I tak będzie przy prędkości mniej więcej 90 na godzinę, dam mu kickdown. Zobaczymy, jak będzie. Zrobimy kickdown. I teraz tak, mamy 90, kickdown. I 130. Ile to było? Możecie sprawdzić na... Zresztą ja to mam cyfrowy, tam mam licznik, żebyście dokładnie to widzieli. Jeszcze raz to zrobimy. Zwalniamy do 90, czyli taka najbardziej optymalna, optymalny zakres, prędkość, gdzie będziemy wykorzystywać pełną moc. Ciężarówki, wyprzedzanie. 3, 2, 1, kickdown. I 130. Teraz zrobimy taką samą próbę, tylko od prędkości 100 na godzinę do 140. Licznikowo rzecz jasna. Jedziemy mniej więcej 100, 3, 2, 1, kickdown. Koniec. Jakie są moje odczucia? No takie, że ten samochód nie zbiera się tak z takim wigorem jak moja Ośka. Naprawdę, naprawdę, słowo honoru. Jakie są też moje odczucia odnośnie hałasu? No jasnej, ciasnej, tu jest po prostu głośniej. Ja wiem, że są te Pirelli P-Zero. Teraz się przyzwyczaiłem do większego komfortu na Redsteinach. Wracamy do trybu normal. No jest po prostu głośniej. Jest po prostu głośniej w tym samochodzie. I tyle Wam mam do powiedzenia. I to potwierdza odczyt z sonometru. Potwierdza to też moje ucho. Troszeczkę tutaj słyszę też przy uszczelkach szumów. Ale wiecie, w Infinitce Q50 S wybaczyłem huk większy niż tutaj, naprawdę tam ryczało przy 130-140. Wszystko dla silnika i osiągów. Tutaj też możemy przemknąć oko, bo jednak osiągi są. Ale teraz wiecie co, ponieważ jesteśmy chyba w trybie komfortowym, tak, ale dajmy mu w ogóle całkowicie już komfort, żeby nie było żadnych niedomówień. Koniec ekspresówki, tu będziemy w nie 100-120 ograniczenie. No dobra, to zwolnimy, zrobimy taką próbę. Widzę, że nie wszyscy się tym przejmują. Pozdrawiamy Golfa 5. Zrobimy takie odejście w trybie komfort przy prędkości około 70 na godzinę. Pojedziemy delikatnie, jesteśmy w trybie D, tak jest. Ktoś mnie pytał o obroty, czy są takie same na szóstym biegu przy 130. To niestety są. 3000 na blacie mamy, kiedy mamy 130. Nic się nie zmieniło w kwestii DSG6. Ta sama skrzynia, ta, tak samo zaprogramowana. 3, 2, 1, kickdown, komfort. I setka. Czyli od 70 do setki jest dosłownie moment w trybie komfortowym, ale po użyciu funkcji kickdown to wiadomo, mamy pełną moc, pełen power. A teraz bez kickdownu zrobimy taki sam myk. No niestety ograniczenie, no ja nie jestem piratem, więc mamy teraz chwilówkę ograniczenia. No trudno, to nie zrobimy. To nie zrobimy, nie będziemy łamać przepisów. Zaraz zjedziemy na mój odcinek specjalny, bez żadnych samochodów, bez ruchu i spróbujemy obadać to, co przy pierwszych wrażeniach mi nie do końca wyszło, czyli starty. No przecież ten samochód jest stworzony do tego, żeby startować, mieć odejście. No po prostu mieć odejście. W każdych warunkach. A tego odejścia nie miałem na samym dole, nie wiem dlaczego. Spróbuję teraz wystartować bez użycia hamulca lewą stopą. Po prostu się zatrzymam i depnę mu gaz do dechy, kickdown. Wyłączymy mu też kontrolę trakcji, rzecz jasna, żeby nie było tu kontroli trakcji. Może to też powodowało, że jak ja ruszałem z hamulca wciśniętego, to ta kontrola trakcji dławiła mi coś tu na dole. Przekonamy się za chwilę. Czy ten samochód daje fan z jazdy? Jasne, że daje fan z jazdy. Każda Cupra daje fan z jazdy. Każda. Tylko, jak Wam powiedziałem już i będę się tego trzymał, bo ja zdania, słowa nie zmienię. Jeśli coś powiedziałem, to nie rzucam słów na wiatr. Ten samochód powyżej setki nie dogoni mojej Ośki. Nie dogoni, nie ma szans. Poniżej setki przegoni ją na pewno. Od 0 do 100 wyprzedzi mnie o cały samochód, o długość samochodu, może nawet o dwa samochody. Natomiast później dogonię dziada w 4x4 i go wyprzedzę. Także co kto woli? Czekajcie, zobaczymy teraz. Bez
A, bo on mi tu przychodzi, no widzicie. Damy mu Cupra Mode, czekajcie, damy mu Cupra Mode. I teraz zatrzymam się bez wciskania pedału hamulca. 3, 2, 1, go! No widzicie, jest ten mały lag. Jest ten mały lag i kurczę, rzecz pieczona. A teraz spróbujmy, jest trakcja wyłączona, jeszcze raz damy mu stabilizacja tur jazdy wyłączona. Nie wiem, dam mu gaz. Widzieliście przyspieszenie. Jakby to powiedzieć? Na mokrym na pewno te testy miałyby więcej sensu. Tyle wam powiem. Bo ja naprawdę, jak obejrzycie, porównacie te czasy, zresztą ja, ponieważ już zrobiłem na tych samych oponach, na Pirelli P-Zero, na letnich gumach, zrobiłem sprinty w trybie komfortowym i w trybie Cupra, możecie zobaczyć te sprinty w karcie. Ja zresztą spróbuję porównać te czasy, dokładnie zrobię porównanie, zrobię taką sklejkę materiału, gdzie będzie można zobaczyć w jednym filmie i sprint tego samochodu od 0 do 100, od 0 do 140, może 160 i tam no, zrobię takie właśnie porównanie czasów obu wersji. Moje dzisiejszego testu będzie bardzo podobne jak wczorajszego, kiedy samochód odebrałem i dojechałem w to samo miejsce. Czy ja mam takie parcie teraz, żeby przechodzić na Cuprę w czterobucie, w napędzie 4x4? Czy ja mam takie olbrzymie parcie? No, powiem wam, że nie mam tego parcia. No, nie mam tego parcia. A teraz sprawdźmy, jak odbija układ kierowniczy. Czy ładnie się wyprostowuje. Zobaczmy. No. Całkiem ładnie po puszczeniu do pozycji 0, prawie do pozycji 0 wraca. O, zobaczcie, także jest bardzo dobrze. No, tak samo jak u mnie. A teraz przestawmy mu w tryb komfort i zobaczymy, jak ze wspomaganiem komfortowym układu kierowniczego, ten sam, bo to było Cupra, najlepsze wspomaganie jakie jest. Jest tak samo, tylko po prostu inne jest ważenie układu kierowniczego. Widzicie? To na pewno Steyera ucieszy. Uuu, to już podwójna ciągła. Nie łamiłem przepisu. Koniec przerywanej. No dobra, jedziemy. Co mi się pozbyło? Samochód jest fajny, tylko mówię, czy to jest taka przepaść względem tej ośki? Na suchej nawierzchni nie ma, Ja tego nie odczuwam. Ja odczuwam ten niedosyt tego właśnie depnięcia. Wiecie, coś tu jest zmulone. No, daję mu gaz, to jest bez kickdownu, ale do gleby, bez kickdownu. Trójka, jest gleba. I on jakoś teraz, nie wiem, czy to jest kwestia zaprogramowania skrzyni, ja wiem, że to jest komfort, nie? Ale u mnie jakoś to lepiej chodzi. Gleba. No nie wiem, słuchajcie. Nie wiem, co się dzieje, ale w pewnych aspektach na suchej nawierzchni wolę moją ośkę, naprawdę. I być może dostanę hejt za to, liczę się z tym, trudno, jeśli chcecie mnie zhejtować, to hejtujcie, jeśli czujecie taką potrzebę, naprawdę dzięki temu poczujecie się lepiej. Mówię jak jest, jestem przekonany, że gdyby w tej chwili z tych szarych chmur, z tych brzydkich chmur spadło dużo wody, to moje odczucia byłyby zgoła, w ogóle no, odwrócenie byłoby ról, no, żebym prawdopodobnie się zachwycał tym samochodem, że trakcja fenomenalna, że w deszczu no super, zresztą Pirelki no nie były tak czepne na jak popadało, to możecie się przekonać, jak było mokro i mam też filmy w Cupra Vlogu w playliście, te same gumy, które są tutaj w moim samochodzie, no nie pokazywały najlepszy, no nie kleiły się asfaltu, jak było trochę wody, jak było dużo wody, to już w ogóle było cienko. W Redsteiny, które mam teraz, radzą sobie lepiej na wodzie. Tak więc, no cóż, Buchando jest. Zobaczcie, spalanie długookresowo 12,5 litra. Ja jadę dość dynamicznie tym samochodem. Od tankowania, które dealer zatankował tuż przed tym, jak odebrałem samochód parę kilometrów wcześniej, jest 13,5 i od uruchomienia dzisiaj 13,7. Licznik przekłamuje o kilka dziesiątych,
części litra, więc tutaj trzeba zawsze to skalibrować o te kilka dziesiątych części litra. Menu car, czyli w naszym menu samochodu, możemy obejrzeć dokładnie to samo co w moim. W mojej Cuprze tu mamy informację o ciśnieniu w oponach, tu mamy status samochodu, także podstawowe informacje w widoku możemy odbiorniki wziąć, czyli ile nam pobiera na przykład klimatyzacja, już nie mamy następnego menu tutaj pod menu. Tu mamy bardzo fajny wskaźnik. Możemy sobie zmieniać te kółeczka, jeśli chodzi o definiowanie tego, co one będą pokazywać. Tu mamy temperaturę oleju, to wielu na pewno się spodoba. Ciśnienie do ładowania. Moc w kilowatach, jaką wykorzystujemy do jazdy. Także bardzo fajne menu. Tutaj mamy lap timer, możemy to włączyć. No i jeszcze co my tu mamy? Eco Trainer, czyli wskazówki eko jazdy. Na moim dynamicznym odcinku teraz, jak go tak mocniej podeptałem, to 57 eko punktów i 16 litrów spalanie. No cóż, jak widzicie, można spalić w kupraczyku 16 litrów w wersji 4x4. Ale teraz jedziemy spokojnie, więc będzie spadało. No i tyle. Dane to wiadomo. Dane jazdy, od uruchomienia, dalej, długookresowo. Tym samochodem nie da się jeździć jak ślimak. Po prostu jak się ma 300 koni, no to trzeba z nich korzystać. Inaczej nie ma sensu wydawać pieniędzy na takie auto. Tak myślę. Lepiej kupić dużo słabszy silnik i lepiej wyposażone auto za niższe pieniądze. To znaczy niekoniecznie lepiej wyposażone, bo tu wszystko mamy, ale wiecie. Wiecie, co mam na myśli. Po co ładować kasę w wyżyłowane 2.0 TSI 300 koni w opcji napędu 4x4, jak można dużo taniej kupić na przykład Leona FR, który też bardzo ładnie się odpycha, bardzo fajnie jeździ. Ustawiłem tryb eko w silniku i skrzyni, w trybie pracy silnika i skrzyni. Sprawdzimy, czy żeglowanie dalej tylko do 130 km na godzinę działa. Rozpędzamy się, puszczę gaz. No i jest żeglowanie, widzicie? I teraz spróbujemy przekroczyć 130. Rozpędzam się jeszcze raz. I mamy 140. I co? I nic. Jak widać, DSG konstrukcyjnie ma jakieś problemy, żeby żeglować powyżej prędkości 130 km na godzinę. A szkoda, bo tak jak teraz puścimy gaz, no to fajnie by było mieć możliwość żeglowania. Tak jak miałem to w moim byłym Mercedesie W205, czyli C-klasie C200. Tam mogłem bez problemu przy 140-150 w trybie eko żeglować, a tutaj niestety nie mogę, a szkoda. Tu jakaś ładna betka jedzie, grzecznie, coś mocniejszego, jak widzicie. Chyba M3-eczka nowa. No i zobaczcie, już zasięg spadł z 500 km na 440 po dzisiejszym odcinku, a nie zrobiłem 60 km, więc niewykluczone, że bug jest, tak jak przypuszczałem, bez zmian. Ale zobaczcie, długookresowo 82 km od tankowania jest 86, a więc jak na średnią prawie 14 litrów, bo dosyć dynamiczna jazda, prawie 100 km za nami, nadal zasięg 440 km. Być może ten komputer musi się jeszcze nauczyć. Samochód jest świeży. Zobaczymy, jak to się będzie dalej układało. No mam w planach w czasie tego testu zrobić, myślę, że z 200 km co najmniej. Zobaczymy. Pójdę z torbami przy takim spalaniu. Pewnie jesteście ciekawi, czy w kabinie dochodzą do mnie jakiekolwiek trzaski przy nierównościach i garbach, jakieś odgłosy ze spasowania plastików. Nic. Nic nie dochodzi. Mało tego, nawet to, co mnie trochę denerwuje w moim samochodzie, że czasami mi się, znaczy czasami, dosyć często odzywa mi się właśnie tylny zawias mi się odzywa. Coś tam się dzieje w tym z tyłu, w tym wielowahaczu, że takie pum, 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 jest takie dobijanie, tak jakby jakaś tuleja, jakaś, nie wiem, jakaś guma czy coś, nie wiem co, no to nie brzmi jak jakaś usterka
mechaniczna, ale jakieś takie coś, co cały czas dobija, no takie dobijanie pum, 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 pum. Nawet na delikatnych nierównościach to cały czas się odzywa. Czasami ciszej, czasami głośniej. Tutaj nic takiego nie ma. Zresztą u mnie w moim samochodzie przez kilka tysięcy kilometrów też się nie odzywało. To się pojawiło przy około 4000, może nawet wcześniej, przy 3,5, teraz ma około 5.